Dzień dobry! Dzisiaj pokażę Wam, jak robię wędlinę z piersi indyka. Nie będzie przesuszona, będzie delikatnie doprawiona, a co najważniejsze, będzie bez konserwantów. Zapraszam! To jest tak prosta wędlina w wykonaniu, że naprawdę niewiele do niej potrzeba. Ja mam 800 g mięsa, jest to pierś indyka. Bardzo Wam polecam, pierś indyka jest bardzo wdzięcznym mięsem, jeżeli chodzi o pieczenie. 2 dość duże ząbki czosnku, bo mojej piersi dzisiaj nadam aromatu czosnkowego. 2 plasterki masła, one ważą łącznie około 20 g. Sól. I to jest wszystko, czym będę przyprawiać. Ale co się jeszcze przyda? Wyciskarka do czosnku, bo ten czosnek będzie przeciskany tym razem. Ja mam tu, słuchajcie, takie bardzo fajne, sprytne urządzenie, które jeżeli nacisnę, będzie nakuwać mięso. Jeżeli nie macie takiego urządzenia, możecie skorzystać po prostu ze zwykłej wykałaczki bądź patyczka do szaszłyków. To też również się bardzo dobrze sprawdza. Co się jeszcze przyda? Bardzo się przyda nitka, bawełniana nitka, najlepiej biała, i nożyk, który zawsze gdzieś tam się przyda, i naczynie żaroodporne, w którym będę piec, garnek, w którym obgotuję wędlinę przed włożeniem do piekarnika, i piekarnik, który już rozgrzewam. Rozgrzewam go do 180 stopni, grzanie górne i grzanie dolne. Pierś indyka, którą kupicie, z jednej strony będzie miała powięzi. Ja ich nie usuwam, ponieważ one będą mi bardzo dobrze utrzymywać całe mięso, które za chwileczkę zawinę. Kładę na tej stronie mięso i będę je w tej chwili nakuwać tym moim urządzeniem. To jest naprawdę bardzo fajny, sprytny gadżet. Zobaczcie, to nakuwa w ten sposób. Wykałaczką też to można zrobić, można to zrobić patykiem do szaszłyka. Jest tylko troszkę więcej z tym pracy. Po co to robię? Po to, żeby do środka dostały się moje przyprawy, czyli w tym przypadku ta odrobina soli i czosnek. Na taką ponakuwaną pierś przycisnę w tej chwili czosnek. No i to jest właśnie ten moment, kiedy się nożyk przydaje. Przecinam go na pół i będę wyciskać po prostu na tę pierś. W tej chwili jeszcze doprawię solą. Soli niewiele, ja nie za dużo solę. I w tej chwili będę wcierać. Zobaczcie, tutaj Pana z kamerą poproszę, żeby najechał. Będę wcierać w ten sposób ten czosnek, żeby on się dostał właśnie przez to nakuwanie do środka, do wnętrza piersi, żeby ona cała przeszła tym aromatem. Czosnek i sól bardzo dobrze już wtarłam, mocno wcisnęłam w mięso. Teraz przygotuję sobie nitkę. Ta nitka zawsze jak nawijam, ona gdzieś, słuchajcie, lata, spadnie. Żeby tego uniknąć, ja Wam polecam, otwórzcie delikatnie szufladę, włóżcie ją do szuflady i będziecie mogli ją sobie po prostu wyciągać tyle, ile potrzeba. Ona nigdy nie spadnie. To taki mój sposób. Nitka jest przygotowana. O, już tutaj jest gotowa. Będę za chwilę z niej korzystać. I w tej chwili biorę te moje 2 plasterki masła. Układam je na środku i będę już zawijać tę moją pierś. Zobaczcie, o, w ten sposób, żeby powięzi były na zewnątrz. Oczywiście nie uda się tego idealnie zrobić, ale nie szkodzi. I w tej chwili biorę nitkę i obwijam ją dookoła. Ta nitka mi już się, zobaczcie, wydostaje z tej szuflady. Jest to bardzo, bardzo przydatne urządzenie, które chyba każdy ma u siebie w kuchni. I muszę to teraz zawinąć dosyć mocno, ściągając, ściskając we wszystkie możliwe strony. Pierwsze zawinięcie, zobaczcie, te pierwsze zawinięcia, nitka będzie luźna, ale mówię, nie żałujcie tej nitki, nawijajcie ją mocno, kilka razy możecie nią zawinąć. O, zobaczcie, ja teraz zawinę ją w ten sposób. Ona ma być mocno ściśnięta, ta pierś indyka. Jak widzicie, ja tę pierś dosyć mocno obwiązałam nitką. Jest to nitka bawełniana, więc wolałam to zrobić więcej razy, lepiej zrobić więcej razy, niż miałoby to pęknąć. Ja w tej chwili zagotowałam wodę w garnku. Jest to zwykła woda, jeszcze nie osolona. W tej chwili ją delikatnie osolę. Ile wody? Wody tyle, żeby przykryła, przynajmniej była do połowy wysokości tej mojej piersi. I zobaczcie, ja ją w tej chwili tutaj przełożę do garnka, o, w ten sposób, i przez
około minutę, półtorej będę ją obgotowywać. Minęła minuta obgotowywania. W tej chwili na pół minuty obracam tę pierś na drugą stronę, ponieważ ona nie była całkowicie przykryta. Jeżeli wasza będzie całkowicie przykryta, wystarczy w zupełności ta jedna minuta do półtorej. I pół minuty jeszcze dla drugiej strony. Minęło drugie pół minuty. Słuchajcie, ona jest obgotowana. Ja ją w tej chwili wyjmę i przełożę do naczynia, w którym będę ją za chwilę piec w piekarniku. Po co obgotowywać? Po to, żeby zamknąć pory, żeby to wszystko, co tutaj jest na zewnątrz, się już ścięło i te soki z mięsa nie będą uciekały, nie będą wypływały, przez to ta pierś będzie soczysta, nie będzie sucha i przesuszona, jak to się czasami zdarza. Słuchajcie, to już jest gotowe. Ja zamykam to naczynie i wkładam do piekarnika. Piersi wcale nie trzeba piec w rękawie, nie trzeba tego robić w jakichś innych specjalnych foliach. Naprawdę, uwierzcie mi, naczynie żaroodporne jest bardzo dobre, sprawdza się. Najważniejsze, żeby miało pokrywkę. W tej chwili wkładam do piekarnika. Moja pierś już jest w piekarniku. Jak długo ją piec? Ja stosuję zasadę dla drobiu, dla mięs drobiowych 6 minut na każde 100 g mięsa. Moje mięso ważyło 800 g, czyli 6 minut razy 8 to jest 48 minut. Około oczywiście. Ja nastawiam czas na 50 minut i za 50 minut wyjmę mięso z piekarnika. Na pewno będzie upieczone. Minęło 50 minut i wyciągam swoją pierś indyka z piekarnika. Zobaczcie. Ona jest na pewno upieczona w środku. Jeżeli zastosujecie ten sposób, 6 minut na każde 100 g mięsa, mięso będzie zawsze upieczone. Dotyczy to oczywiście drobiu. Ja w tej chwili tę pierś wyjmuję i przekładam do ostygnięcia. W naczyniu żaroodpornym został wywar z pieczenia tej piersi. To jest świetna baza do wszelkich sosów, a nawet i do zup. Jeżeli Wam nie będzie przeszkadzał aromat czosnkowy, nie wylewajcie go, możecie go nawet zamrozić lub odstawić i potem zrobić na jego bazie właśnie jakiś sos do mięsa. Dopiero gdy pierś ostygnie, zdejmuję z niej nitkę. Ale nie tylko dlatego, żeby się nie poparzyć, dlatego, żeby mi się nie rozpadła. Ona podczas stygnięcia wiąże się jeszcze ze sobą i to jest sposób na to, żeby ona się potem nie rozpadała. Ona już jest ostygnięta. Zobaczcie, ja będę ściągać tę nitkę. Muszę znaleźć początek. Jest początek. I teraz cierpliwie po prostu będę sobie to odwijać. Teraz pewnie jesteście ciekawi, jak wygląda taka wędlina po przekrojeniu. Proszę bardzo, zobaczcie. I cieniutki plasterek również. Proszę bardzo. To jest wędlina, która się nadaje na kanapki, nadaje się do sałatki. Ta wędlina po pokrojeniu, zobaczcie, niczym nie różni się od tej wędliny kupowanej w sklepie, oprócz tego, że jest tylko z naturalnych składników i nie ma w niej żadnej chemii. Bardzo Wam polecam, zróbcie sobie taką wędlinę w domu. Widzieliście, to wcale nie jest trudne. Razem z tymi moimi wszystkimi wskazówkami na pewno Wam się to uda. Ja dziękuję za dotychczasowe subskrypcje. Subskrybujcie dalej, bo jest to dla mnie motywacja. Życzę Wam jak zawsze smacznego i do zobaczenia.